Siemaneczko wszystkim, ja jestem Kowarek. Dzisiaj kolejna garść newsów, bardzo ciekawych zresztą, ale na początek zaczniemy od jutrzejszych zniżek. Otóż 50% zniżki na szkolenie i przeszkalanie załogi, 50% zniżki na zerowanie umiejętności załogi. No i dali nam tutaj misję 2 razy PD dla załogi, to jest rezerwa. Wygrajcie bitwę i znacie się w top 10 pod względem zdobytych punktów doświadczenia, także misja bardzo prosta. Ponadto dostajemy rezerwę osobistej żeton. Mamy wygrać 5 bitew, znaleźć się w top 10 pod względem do zdobytych punktów doświadczenia. Do 3 razy dziennie, a tylko pojazdy poziom 5. Tak. No i na sam koniec mamy 10 rezerw osobistych, 16 miejsc w koszarach i materiały eksploatacyjne. Zbierzcie 6 żetonów, wykonajcie poprzedzającą misję 6 razy. Raz na konto. No słuchajcie, bardzo fajna oferta, jakby na to nie patrzeć. 10 rezerw osobistych, super sprawa, rezerw nigdy za wiele. Tak samo jak i miejsc w koszarach, bo niektórzy sprzedają czołgi, na przykład tak jak ja, i zostawiają za każdym razem załogę, no bo ona się może po prostu przydać. Także na jutrzejszy dzień zniżki i misje są jak najbardziej w porządku, no ale dzisiaj wisienką na torcie w sumie jest tryb Battle Royale, który zawitał na Piaskownicę. Dokładnie tak, serwer Piaskownica został uruchomiony. Ja niestety nie mam do niego dostępu. Postaram się go mieć i nagrać coś tam właśnie z tego trybu, no ale przejdźmy do rzeczy. Na Piaskownicy, tak jak powiedziałem wcześniej, pojawił się tryb Battle Royale, zresztą znany dosłownie przez każdego z gier PUBG, Fortnite, H1Z1 i wiele innych różnych gier. Po prostu obiegł ten... ta moda na Battle Royale obiegła po prostu cały świat i trafia również do World of Tanks. Na razie tylko i wyłącznie w fazie testów. Zobaczymy, jak to się przyjmie. Ale co wiemy? No tutaj jak na razie napisane jest, że nie jest dobrze zoptymalizowany. Będzie dostępny na systemach 32-bitowych i na Macach. Klient sandboxowy będzie chodził gorzej. Ponadto ustawienia dla gracza zostaną przygotowane na podstawie jego konfiguracji sprzętowej. No to, że będzie chodził gorzej, to normalka. Muszą to zoptymalizować, kiedy będą chcieli wprowadzić to do głównego klienta na serwery. No i tutaj mamy... warto także wspomnieć o kilku rzeczach, które mogą się wam przydać przy zapoznaniu się z tym trybem. No i co tutaj mamy? Po mapach porozrzucane są różnego rodzaju przedmioty, czyli standardzik, tak jak normalnie w Battle Royale zbieramy bronie. Mogą to być ulepszenia ekwipunku, jak wentylacja czy stabilizator, jak i na przykład automatyczne gaśnice czy umiejętności załogi. W paczkach zawarta jest też amunicja, różnego rodzaju regulatory, a nawet nowe pojazdy, dzięki którym zregenerujemy swoje HP. Ciekawa sprawa. Będziemy zbierali ekwipunek tak, jak po prostu zbieramy bronie w zwykłych Battle Royale'ach. Mapa, jak to w trybie Battle Royale, z czasem ulega zmniejszeniu i gracze kierują się do wyznaczonego okręgu. W wypadku World of Tanks czarne kwadraty to pola wyłączone z rozgrywki, a żółte to te, z których należy jak najszybciej się wycofać. Czyli standard. Zajrzymy tutaj na screen. No i tutaj w sumie widzimy, tutaj mamy ekwipunek, tak? Dobrze widzę, tak. Miejsce, w którym możemy wymienić pojazd. To ten cały okrąg, rozumiem. I minimapa z czarnymi i zwykłymi obszarami. No dobrze. To, że na piasku nie zwierzę, to wiemy. Przejdziemy do następnych tutaj informacji, ponieważ są szczegóły. Jako, że nowy tryb ujrzał światło dzienne na Piaskownicy, to można dorzucić trochę szczegółów. Mamy więc nowy system spotowania widzialności, by wyświetlić szczegóły o przeciwniku. Podstawowe informacje należy najpierw w niego wycelować. No to ciekawe. Szczegóły o przeciwniku? No to jest interesujące, chyba nie mamy tego w normalnym kliencie. Tryb został stworzony przez oddzielną grupę osób z teamu deweloperskiego World of Tanks. Pomysł narodził się na jesień. No, czyli nie tak dawno. W tym trybie gramy na przerobionej mapie z trybu linia frontu wersji HD. Rozumiem. Czyli potężna mapa, krótko mówiąc. Zobaczymy, czy mamy tutaj jakieś nagranie z tego. W tym trybie gramy na przerobionej mapie, no to już przeczytałem, 40 graczy, każdy na każdego. No to czyli bodajże tam mapa jest 3x3 km, gdzieś wyczytałem. Tutaj chyba nie jest to uwzględnione. No ale 40 graczy, wydaje mi się, że na 3-kilometrową mapę to jest wystarczy, to świat ludzie. Grę rozpoczynamy jeden z 4 czołgów lekkich 9 poziomu.
Aha, czyli mamy przygotowane te czołgi, tak? Nie będziemy mogli pograć swoimi. Można lutować przeciwników. W sumie, szczerze powiedziawszy, nie bardzo wiem, o co chodzi z tym. Są zrzuty powietrzne. No to najprawdopodobniej ekwipunek, który zlatuje. W postaci właśnie tych amunicji, apteczek i tak dalej. Chyba, że coś źle rozumiem. Początkowo wyjeżdżam zupełnie pusty, prawie bez ekwipunku, pocisków i innych. No to czyli normalnie. Dobrze, że nie będą te czołgi zlatywały z samolotu, bo byłoby po prostu zabawne. Mapa się zmniejsza. No to jak w każdym Battle Royale jest to zachowane. Dostęp ma każdy. No to fajnie, że nie ma żadnych ograniczeń w sumie. Że każdy gracz będzie mógł zagrać. Nie ma artylerii. Hurra! Nie będziemy atakowani z satelity. No po prostu Mistrzostwo Świata. Oddzielny soundtrack specjalnie pod ten tryb. No i bardzo dobrze, że nie wrzucają jednego soundtracku, tak jak kiedyś robili to zwykłe klienci po przejściu na HD. Jak dobrze wiecie, na każdej mapie jest oddzielny soundtrack. W trybie Battle Royale, jak czytamy, będzie też zupełnie inny. Plutony dla maksymalnie 2 osób. W wersji z plutonami jest 20 zespołów po 2 osoby. W porządku. Wydaje mi się, że danie tutaj 4-osobowych plutonów czy 3 byłoby to troszeczkę za dużo. Musiałaby chyba być od razu zwiększona ilość graczy. Wtedy. Tak, dobrze myślę? Tak. Do 60 wtedy. Jest coś w rodzaju ekwipunku. Co to znaczy, że jest coś w rodzaju ekwipunku? Nie bardzo wiem. Dobrze, ale zobaczymy. Tak, kiedyś była ta mapa. Zobaczcie. Tutaj mamy STB-1. Mamy tutaj jakiś dym zielony. Tak, to jest chyba lądowanie w Normandii, ale nie dam głowy. Tak to wygląda. A, czyli będziemy mieli T-54 Lightweight, T-49, RU i WZ. No tutaj mamy pokazane, rozumiem, że one są na czerwono. O, wyglądają fajnie. No tutaj mamy ekran ładowania bitwy. No i tutaj mamy pokazane, tak? Z tych obszarów będzie trzeba uciekać. Chyba nie mamy nic więcej bodajże. No słuchajcie, no pomysł jest niezwykle ciekawy. Mi jakoś do czołgów ten tryb Battle Royale pasuje. Ja pograłem trochę Fortnite'a i PUBG na telefonie. No i gra mi się nawet w porządku. Jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało w World of Tanks. I czy to będzie wprowadzone na stałe, czy może to będzie czasówka. Czy może, nie wiem, na Prima Prilis coś takiego chcą zrobić. No nie mam pojęcia. No ja jestem za. Jestem mega ciekawy, czy zostanie to wprowadzone w życie. Na pewno materiały się z tego pojawią, jeżeli zostanie to wprowadzone. Słuchajcie, i ostatnim newsem na dzisiaj jest nowy rodzaj promocji, który został wprowadzony na serwerze EU. I tak jak tu jest napisane, dość oryginalny i powiem szczerze, że nie jest wcale taki zły. No i co mamy tutaj napisane? Że niektórzy gracze otrzymali czołgi premium w wypożyczeniu na okres 20 bitew, a wraz z nimi specjalną misję, która zapewnia na ten pojazd specjalną zniżkę. Jak to wygląda w praktyce? W ciągu 20 bitew mamy do zrobienia określoną liczbę uszkodzeń. Czym więcej ich zadamy, tym większa czeka nas zniżka. Czyli jeżeli zadamy 25 tysięcy uszkodzeń w ciągu 20 bitew, otrzymamy 10% zniżki na FV. Jeżeli 35, 25% zniżki. Jeżeli 42 tysiące uszkodzeń w ciągu 20 bitew, 50% zniżki. No słuchajcie. Tutaj chyba mamy na wszystkie czołgi, tak? W zależności od tego. W zależności od proponowanego przez deweloperów pojazdu, liczba uszkodzeń może się nieznacznie różnić. A wy co sądzicie o tej obu promocjach? No powiem wam, szczerze powiedziawszy, jest to bardzo fajna promocja, bardzo fajna i oryginalna. Tak, są zmiany tutaj. Możemy zobaczyć. Tutaj na T26 5 AK Patriot musimy zrobić 25, 35, 45. Tutaj na FV zrobię 50, 42 tysiące i 53 tysiące na WZ. No, w ciągu 20 bitew nie ukrywajmy, że jest to sporo. Jest to niemało. W ciągu 20 bitew 42 tysiące uszkodzeń chociażby na takim medzie. No, jest sporo uszkodzeń, sporo, sporo. Także, ale przyznam, że naprawdę oryginalna promocja. Chciałbym, żeby coś takiego weszło do nas na serwer europejski. Choć wiecie, no nie zawsze to, co jest na ruskim, wchodzi do nas. No ale jak najbardziej promocja jest fajna. Dobrze, słuchajcie. W tym newsie to by było na tyle. Napiszcie koniecznie w komentarzach,
w komentarzu pod filmem, co myślicie o trybie Battle Royale, bo to mnie najbardziej interesuje. Czy pasuje wam ten tryb? Czy chcielibyście zagrać? Czy chcielibyście go na stałe? Czy może tylko, żeby było ograniczone czasowo na ileś tam dni? Jestem mega ciekaw waszych opinii na ten temat. Mam nadzieję, że podyskutujemy sobie troszeczkę w komentarzach. A w tym odcinku to by było na tyle. Jeżeli wam się podobało, pamiętajcie, aby zostawić łapeczkę w górę, żeby zostawić komentarz oraz zasubskrybować kanał, by być zawsze, zawsze na bieżąco. Tymczasem ja się z wami żegnam. Do następnego razu. Cześć!